Stadion Śląski w Chorzowie, niedziela 20 października. Wielki dzień polskiego piłkarstwa. Na boisku reprezentacja państwowa Polski. Gerard Cieślik obchodzi akurat swój jubileusz. 43. minuta gry. Cieślik strzela, gol! 1-0 dla Polski! Jaszyn znów w opalach. 50. minuta gry. Piękna główka Cieślika, znów gol! Polska prowadzi 2-0! Wygraliśmy. 13 lat czekaliśmy na ten dzień. Wygraliśmy z mistrzem olimpijskim. Bohaterów meczu zniesiono z boiska, oczywiście na rękach.